Hej, nazywam się Stan i wracamy do Prince of Persia. Udamy się do ostatniej lokacji, komnaty pałacowe. Wykończymy ostatniego demona. Ach, znowu to, czego nienawidzę. Ale tylko przez chwilę, więc jakoś to przeżyję. Komnaty pałacowe to trzy wielkie korytarze na trzech piętrach. Konkubina zapewne zajęła najwyższe piętro. Czy da się jakoś odróżnić prawdę od iluzji? Kieruj się instynktem. Tym, który zaprowadził mnie w sam środek tego chaosu? Przecież nie może cię zawodzić we wszystkich przypadkach. No wiesz, trzeba będzie pewnie spory kawałek przejść, skoro aż trzy korytarze, trzy piętra i tak dalej. O cholera, nie w tę stronę. I od nowa. Tego latania to chyba najbardziej nie lubię. Uwaga na ścianę! Dobra. Nie. Znowu bym w tym samym miejscu poległ. Można się przyzwyczaić. Ja niestety nie mogę. Okej. A tu wszystko rozwalone. Witajcie na balu, drodzy goście. Rozpocznijmy tańce. Sporo tych iluzji. Pomóż mi, pomóż, uratuj mnie. Uratuj mnie przed ojcem, uratuj mnie przed złym bogiem. Ależ tak, uratuję cię, kochanie. Zapomnę o złocie, o przeznaczeniu. Będę biedakiem, nie księciem. Zapomnij o niej! Czas pomyśleć o mnie! To już walka? Szybko. Już w ogóle mnie nie słuchasz. Ojej. Znowu się oberwie. O kurde, teraz jej nic nie zrobię, skoro należy.
Ale Dima dzisiaj wpadł. Cholera, znowu odwaliłem. Zwykle to samo. Nie będzie dla ciebie litości. Ona zdobyła twoje serce. Ale ja zabiorę ci duszę. Tak, postaram się tego trzymać. Może się przydać. Musimy się dostać na następne piętro. Ta płyta nas tam zabierze. Masz dość siły, by... Więc to dopiero było pierwsze. Myślisz, że możemy czekać? Musimy się ruszać. Ja myślałem, że to już będzie zakończenie tego. Okej, chyba to już drugie. Twój czas się kończy, a Areman wkrótce ucieknie. To nie było miłe. W ogóle mnie nie zauważy. Wydaje mi się, że trochę życia się odnowiło. Nie! O cholera. I się uleczy. Do pełnego pewnie. Jednak nie? Wow. Szybciej! Użyj rękawicy! Dobra. Tu jestem! Ciężko obronić się przed tymi atakami. No i chyba ucieknie na to ostatnie piętro. Następne piętro jest ostatnie. Zapędzimy ją w kozi róg. Albo ja was. Macie wybór. Wejść w sieć albo odejść. Areman oczyści dla was drogę. Możecie iść. Ta, w końcu Arymanowi można ufać. Puści nas, żebyśmy mogli wszystkich ostrzec, że chce się wydostać. Cisza czasem brzmi najdobitniej. Przynajmniej książę nie jest skończonym idiotą i nie daje się nabierać na coś takiego. Znowu to. Na wiarę w Ormazda. Orbos.
No i ostatnia. Tylko wystarczy ją dobić. Nie, nie, nie. Wybrałeś ją. A więc wybierz. Co jest grane? Och, nie wiem, człowieczku. Jak ją teraz znam? Będę siekał wszystkie po kolei. Udowodnisz jej swoją wartość. Czy one się odradzają? Zawahaj się, a chwila minie. Zawahaj się, a stracisz możliwość. Czyżbym nie... Czy one czymś się różnią? Co jesteś w stanie dla niej poświęcić? Może mam je jakoś ustawić? Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Ile ona jest dla ciebie warta? Musiałem sprawdzić na internecie, co trzeba zrobić. No i proszę. Że mnie uratujesz. A gdybym znowu zemdlała? Ha, o tym nie pomyślałem. Cóż, człowieku. Podjąłeś próbę. I zawiodłeś. Dobra, wystarczy ją dobić. Zostaw broń, użyj rąk! Musisz wytrzymać! Teraz, Eliko! Użyj magii! Tak szybko atakuje, że nie da się tego praktycznie zatrzymać, możesz nadążyć. Kolejny mężczyzna. Cofnij się. No i padła. Nie miałam wyboru. Ja nie mam wyboru. Masz rację. Uciekajmy stąd. Kiedy to się skończy, załatwię ci te dywany. Jakie znów dywany? No wiesz, udekorujemy pałac, tak jak mówiłaś. Nie jestem konkubiną. Jej już nie ma, musisz się męczyć ze mną. To też nie była iluzja. Uciekajmy z tym. Dobra, trzeba wiać. Trochę drugstw, bo doniesie. Sygnał!
O kurczę, wszystko się wali jak zawsze. To co mówiła? Mówiła po to, by nas skłócić. Sama to stwierdziłaś. Część z tego była jednak prawdą. Służę memu ludowi i... Hej, chcę się tylko stąd wydostać. I to tak, żeby żaden mroczny bóg nie ganiał za mną po pustyni. Nie martw się o mnie, księżniczko. Nie, nie, jasne, że nie. Skończymy to i będziesz mógł poszukać oślicy. A ty wrócisz do rządzenia swoim ludem. Wszystko wróci do normy. Tak jak chciałaś. No dobrze, na razie skończmy to, co zaczęliśmy. Uzdrowiliśmy krainę. Żyzne pola znów karmią świątynię. Ale i tak musimy teraz do niej wrócić? W świątyni znajdują się żyzne pola, które kierunkują przepływ energii. Musi być sposób, by wspiąć się na drzewo i do nich dostać. Wtedy Ahriman zostanie uwięziony. Myślałem, że Ahriman jest uwięziony w drzewie. Świetnie. Znów to spojrzenie. Przepraszam, że cię w to wpakowałam. Wcale nie. To przez oślicę. Oślicę, Boga, burzę pioskową. Cóż, skoro już tu jestem, dokończmy to. Jest napisane Boga. Ciekawe. Okej, to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego, w którym zobaczymy zakończenie. Hej.